czynnikiem numer jeden, który pomaga cofnąć, w pewnym sensie wyleczyć cukrzycę i insulinooporność, jest... Cześć, kłaniam się, Bartek Szemraj, strefaprzemian.pl. Dzisiaj bardzo istotny film dla wszystkich osób, które mają insulinooporność i cukrzycę typu drugiego. Powiem o tym, jak schudnąć pierwsze kilogramy, na przykład 5 kilogramów, na samym początku, kiedy jest najtrudniej. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chcesz, żeby takie konta jak moje się rozwijały, bardzo proszę, naciśnij poniżej znaczek subskrybuj. To mi pomaga się rozwijać, pomaga mi to spełnić moje wielkie marzenie, mieć milion subskrypcji. Z góry Ci bardzo dziękuję. Insulinooporność, cukrzyca typu drugiego staje się z roku na rok coraz bardziej popularna i w negatywnym tego słowa oczywiście znaczeniu, dlatego że to bardzo groźne schorzenie. Kwestia odchudzania jest nie tylko istotna oczywiście ze względów estetycznych, ale przede wszystkim ze względów zdrowotnych, dlatego że czynnikiem numer jeden, który pomaga cofnąć, w pewnym sensie wyleczyć cukrzycę i insulinooporność, jest zrzucenie wagi. Dlatego też osoby, które mają insulinooporność i cukrzycę typu drugiego i mają nadwagę lub przede wszystkim otyłość, muszą się przede wszystkim skupić na tym, żeby się tego pozbyć. I wiem, że to jest na samym początku bardzo trudne, dlatego przygotowałem kilka istotnych punktów i praktycznych przede wszystkim, które mam nadzieję, że Tobie pomogą ten cel osiągnąć, przynajmniej po prostu zacząć. Bo jak już się zacznie, to potem teoretycznie pewne aspekty są prostsze w wykonaniu. No dobrze, to zacznijmy. Po pierwsze, jeżeli masz cukrzycę lub insulinooporność i chcesz zacząć dietę, to tak jak już wielokrotnie było mówione na tym kanale i pokazują badania, nie ma na dobrą sprawę większego znaczenia, jaką dietę podejmiesz. Znaczenie ma tak naprawdę to, czy jesteś w stanie w niej wytrwać, czy ta dieta Ci po prostu odpowiada i jest dla Ciebie praktyczna. Dlatego, że badania pokazują, że po prostu w skali roku, na jakiej diecie nie będziesz, jeżeli będziesz jej przestrzegać i jeżeli rzeczywiście schudniesz, to będziesz mieć po prostu efekty w postaci tego, że również takie czynniki jak poziom glukozy we krwi czy insuliny się ustabilizują. I teraz ja jestem zdecydowanym zwolennikiem diety niskowęglowodanowej, dlatego że moim zdaniem jest po prostu najbardziej praktyczna dla mnie i dla praktycznie wszystkich moich podopiecznych, dla każdej osoby, która do nas dołącza w strefie przemian. Jak zaczyna dietę niskowęglowodanową, to nawet mimo tego, że niektórzy na początku są tak trochę nastawieni, że to jest jednak coś bardziej chwilowego i modnego, to potem się okazuje, że ta dieta, ten model żywienia jest najłatwiejszy do utrzymania, jest najbardziej praktyczny i dodatkowo też badania pokazują, że jest bardzo, bardzo skuteczny, przynajmniej w pierwszych miesiącach się tak naprawdę ma najlepsze efekty spośród wszystkich innych diet, jeżeli chodzi o odchudzanie. Jeszcze raz podkreślam, po roku na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia, na jakiej diecie jesteś. No bo będą osoby, które po prostu nie lubią jeść mięsa i zaczną sobie dietę wegańską, no to niestety, ale po kilku dniach albo tygodniach powiedzą, nie no, dieta wegańska jest beznadziejna. W ogóle nie ma co tutaj robić. W ogóle nie ma można tak jeść. A będą osoby, które zaczną dietę karniwora, czyli taką typową, w której się je przede wszystkim mięso, a tego mięsa nie za bardzo lubią i w ogóle ich obrzydza to mięso, no to powiedzą, że to jest najgorsza dieta świata. Więc musimy znaleźć taki model żywienia, który będzie nam odpowiadał, który będziemy w stanie utrzymywać, bez większych przynajmniej trudności, cały czas. Bo najważniejsze jest to, żeby to było wszystko długoterminowe. Więc podsumowując ten pierwszy punkt, jeżeli chodzi o wybór diety, ja zdecydowanym jestem zwolennikiem od lat diety niskowęglowodanowej. W moim modelu żywienia, który proponujemy naszym podopiecznym w strefie przemian, po prostu polecamy jeść węglowodany raz dziennie, a tak naprawdę bazujemy zwykle na trzech posiłkach, czyli dwa razy dziennie jemy posiłki białkowo-tłuszczowe i raz dziennie białkowo-węglowodanowe. To jest oczywiście taka baza, dlatego że do każdego trzeba to bardziej dostosować, tylko mówię po prostu teraz ogólnie, żeby Ci to zobrazować. Teraz przejdźmy sobie do punktu drugiego. Drugi punkt to adaptacja. Ja tu oczywiście będę mówił do adaptacja do diety niskowęglowodanowej, ale to tak naprawdę do każdej innej diety. Pamiętaj o tym, że jeżeli się, no powiedzmy sobie szczerze, niezdrowo odżywiasz, bo ta cukrzyca i insulinooporność się nie bierze znikąd. Bierze się zazwyczaj z nadmiaru żywienia, z przetworzonej żywności, zbyt dużej ilości cukru prostego czy tłuszczów trans. I teraz, jeżeli się odżywiasz w ten sposób, że doprowadziłeś albo doprowadziłaś do sytuacji, w której masz cukrzycę typu drugiego albo insulinooporność, to trzeba zmienić Twój styl życia. Bo to jest ostateczny czynnik, który powoduje to, że będziesz mieć efekty długofalowe. Bo jeżeli nie zmienisz swojego stylu życia, a zmienisz tylko dietę, to długofalowo i tak to wszystko wróci. Dlatego skupiamy się. Przejdźmy sobie do adaptacji. Jeżeli rzeczywiście się zdecydujesz
zdecydujesz do diety niskowęglowodanowej, teraz będę tutaj mówił o diecie, a za chwilę powiem jeszcze trochę o stylu życia. Jeżeli zdecydujesz się do adaptacji do diety niskowęglowodanowej, to teraz uwaga. Po pierwsze, ona nie trwa 3 dni, tylko ona trwa kilka tygodni zazwyczaj. Po drugie, jeżeli twoim nawykiem jest to, że jesz 10 razy dziennie, i proszę teraz nie robić dziwnych min, dlatego że jeżeli pijesz herbatę z cukrem, kawę z mlekiem, jesz przekąski, to dla organizmu każdy taki mały posiłek to i tak jest posiłek. Dlatego że spożycie kalorii będzie dla organizmu posiłkiem. Więc są ludzie, którzy jedzą i 15 razy dziennie i dziwią się, dlaczego nie mają efektów. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem jedzenia 2, 3, czasem może 4 razy dziennie. W niektórych skrajnych przypadkach 5, ale to typu refluks żołądka. Ale to są już naprawdę procentowo bardzo, bardzo mało. Więc zdecydowanie 90% ludzi uważa, że śmiało może jeść 2-3 razy dziennie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czyli w pierwszych dniach i tygodniach adaptacji skupiamy się na zmniejszeniu liczby posiłków, tak żeby doprowadzić do tych właśnie na początku pewnie 10, potem 8, 6, 5, 4, 3 i zobaczyć, jak się czujesz i dostosowywać to do siebie. Bo będą dni, kiedy będziesz jeść 2 posiłki, będzie super, a mogą być takie dni, że zjesz 4 i dopiero wtedy się najesz. To jest bardzo istotne. Istotne, żeby to zawsze dostosowywać, żeby to było w miarę, powiedzmy, spontaniczne, a nie zawsze z góry ustalone. Dlatego, że każdy dzień może być trochę inny i trzeba starać się być możliwie elastycznym. Teraz tak, jeżeli do tej pory jadłeś lub jadłaś posiłki na szybko, przede wszystkim smaczne, to musisz zwrócić jednak uwagę na to, co oprócz tego, że jest smaczne, jest też możliwie mało przetworzone i zdrowe. Oczywiście powiedzieć, że coś jest zdrowe, to tak jak nic nie powiedzieć. Teraz można powiedzieć, że wszystko jest zdrowe i niezdrowe. Więc powiem jaśniej. Bardzo polecam bazować na kilku po prostu grupach produktów. Owoce, warzywa, mięsa, ryby, jajka, orzechy. Czyli tak naprawdę wymieniłem teraz 6 grup produktów. I jeżeli na nich będziesz bazować, jeżeli to będzie 80% twojej diety, to będzie ci 1000 razy łatwiej to wszystko utrzymać. Wybierz sobie z tej grupy produktów te produkty, które ci najbardziej odpowiadają. Czyli jeżeli są mięsa i na przykład nie lubisz podrobów, ale lubisz kurczaka i wołowinę, jedz kurczaka i wołowinę. Jeżeli nie lubisz jajek, a może lubisz ryby, jedz ryby. Jeżeli nie lubisz warzyw w większości, to wybierz przynajmniej 2-3, które lubisz. Jeżeli w większości nie lubisz owoców, choć to się bardzo rzadko zdarza, to wybierz też 2-3, które lubisz. I na tym bazuj. Niech to będzie podstawa twojego żywienia z tej grupy produktów. Jeżeli to będzie twoja baza, to już będzie świetny początek do tego, żeby zrobić ogromne zmiany w twoim ciele i twoim organizmie. To, że to są grupy produktów, które są możliwie mało przetworzone, które najlepiej wpływają na twój organizm. Oczywiście zawsze tu jest kwestia ilości, ale uwierzcie mi, te wszystkie rzeczy, które będziemy jeść, które wymieniłem, tak wpływają na organizm, że jest dużo trudniej zjeść ich za dużo, niż byśmy jedli przetworzoną żywność, dlatego że zawierają błonnik, tłuszcze czy białko, które po prostu wpływają na sytość. Czyli zmniejszamy liczbę posiłków, wybieramy produkty, które lubimy i bardzo polecam jak zawsze oczywiście podzielić sobie posiłki na te codzienne, czyli ta podstawa i te dla przyjemności i zostawiamy sobie raz, dwa razy w tygodniu coś, co po prostu jemy dla przyjemności i nie mamy w związku z tym żadnych wyrzutów sumienia. Jesteśmy tylko i aż ludźmi i jak najbardziej można sobie jeść tak naprawdę to, na co mamy ochotę, tylko wszystko właśnie jest kwestią ilości i jakości. Więc znowu podstawa diety to jest 80-90% tych produktów, które wymieniłem, a 10%, albo inaczej mówiąc, 2 razy w tygodniu pozwalamy sobie na coś niezdrowego, ale co jest pyszne i pozwala nam utrzymać proces. Teraz w punkcie 3 napisałem ćwiczenia, sen i tutaj powinienem jeszcze dopisać stres. Bo tak naprawdę to będzie nam budowało pewien swego rodzaju styl życia. Jeżeli nie ma aktywności fizycznej, będzie ci 1000 razy ciężej wyjść z cukrzycy i insulinooporności. Jeżeli słabo śpisz, będzie ci 1000 razy ciężej wyjść z insulinooporności i cukrzycy. Jeżeli słabo zarządzasz stresem, dokładnie to samo. Więc nie ma jednego czynnika, który jest magiczny i który zrobi nie wiadomo jaką zmianę, tylko to jest zmiana całego stylu życia i ja wiem, że to jest bardzo trudne, dlatego też nie rób wszystkiego od razu, tylko musisz sobie to wszystko ładnie rozpisać i małymi krokami to wdrażać i wtedy to rzeczywiście najczęściej przynosi efekty, tylko jeszcze raz mówię długoterminowo. Jeżeli się nastawiasz na efekty w 2 tygodnie, to nastaw się na kolejny miesiąc, że będzie ci po prostu przykro, że kolejny raz się nie udało i nie udało się nie dlatego, że coś jest z tobą nie tak, albo z tą dietą, na którą byłaś, albo byłeś, nie, było nie tak, tylko z tym, że to trwało zbyt krótko. Zmiany potrzebują czasu, cierpliwości i trzeba to wszystko włożyć w pracę.
Pokrótce, bo to mówię w każdym swoim filmie, więc też nie chcę się jakoś mocno powtarzać. Ćwiczenia. Jeżeli jesteś osobą początkującą, samo spacerowanie 5-10 minut dziennie, od tego zacznij. Oczywiście, jeżeli czujesz się na siłach, rób to częściej i dłużej. Jeżeli możesz, zacznij wdrażać trening siłowy w domu. Czujesz się jeszcze lepiej? Pojedź na siłownię i ćwicz na siłowni. Ćwiczenia siłowe mam tutaj na myśli przede wszystkim takie, które angażują dużo mięśni naraz i wymagają od nas wysiłku, tego, żeby te mięśnie mocno zaangażować. Bo na przykład hula hop, czyli kręcenie sobie bioderkami, nie do końca bym sklasyfikował jako trening siłowy, ćwiczenie do treningu siłowego, tylko raczej takie ćwiczenie cardio, takie bardziej rekreacyjne dla przyjemności, nie do końca dla efektów, powiem szczerze. Więc ćwiczenia siłowe, takie jak przysiady, zakroki, martwy ciąg, podciąganie, pompki, wyciskania, wszystkie te ćwiczenia dają tak naprawdę świetne efekty. Tylko znowu wymagają więcej wysiłku i są po prostu mniej przyjemne. Tylko znowu klasyfikowanie treningu jako coś dla przyjemności, trochę tak, ale bardziej coś dla zdrowia i dla nas samych. Tak jak mycie zębów, prysznic. To są te rzeczy, które po prostu trzeba robić. I nie do końca klasyfikujmy treningu jako coś dla przyjemności, jak chodzenie do kina. To są dwie zupełnie różne rzeczy i w innych celach są wykonywane. Pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o sen, znowu 7-9 godzin to jest taki zakres, w którym zdecydowana większość osób powinna być i spać, żeby się dobrze czuć. Tylko teraz znowu, zawsze to jest kwestia indywidualna, będzie kilka procent osób, które musi spać dłużej i będzie kilka procent osób, które może spać 6 godzin i czuć się świetnie. Jeżeli chcesz zweryfikować, czy śpisz odpowiednią ilość godzin, to tak naprawdę kwestia jest to, czy wstajesz rano wypoczęty lub wypoczęta. Jeżeli wstajesz rano bez siły, to znaczy, że albo śpisz za krótko, albo jakość snu jest zbyt słaba. O tym mówiłem też w innym filmie, więc serdecznie tam zapraszam. Jeżeli chodzi o zarządzanie stresem, to jest kwestia przede wszystkim do rozwiązania z psychologiem. Ja pokrótce mogę powiedzieć, jako dietetyk oczywiście, że bardzo pomaga szczera relacja, posiadanie choćby jednej osoby, z którą możemy być w 100% szczerzy, której możemy się wygadać, na którą możemy liczyć, której możemy powiedzieć wszystko, co nam leży. Czy ta osoba jest z nami na dobre i na złe i tak dalej, i tak dalej. To nam bardzo, bardzo pomaga. Jak jesteśmy sami, jesteśmy wycięci od społeczeństwa, nie ma nic gorszego dla nas jako ludzi. Im należymy do większej ilości społeczności i mamy więcej bliskich osób wobec siebie, blisko siebie, no to wtedy rzeczywiście lepiej nam się funkcjonuje. Dlatego też w strefie przemian cały czas staramy się tę społeczność budować i dlatego też tak ważne jest to, żeby do tych społeczności należeć. Dlatego, że po prostu nam jest po prostu wtedy dużo, dużo lepiej. I przechodźmy jeszcze sobie do punktu czwartego. Suplementacja. Bo to jest oczywiście zawsze bardzo częsty temat, bardzo często pytania na to padają. I teraz tak, jeżeli chodzi o suplementy przy cukrzycy, pamiętajcie, że zawsze suplementacja to jest uzupełnienie. To nigdy nie jest podstawa, dobra? Więc to jest zawsze 5-10% Twoich efektów. I teraz, jeżeli masz cukrzycę typu drugiego, to oczywiście skupiamy się na tych wszystkich aspektach, ale jeżeli chcesz sobie pomóc, jak najbardziej berberyna, o której ostatnio nagrywałem, jako suplement super, jak najbardziej cynk, jak najbardziej magnez. To są takie trzy suplementy, które szczególnie polecam przy cukrzycy typu drugiego i przy insulinooporności. Oczywiście optymalizacja pracy tarczycy tutaj również jest bardzo istotna i obniżenie poziomu glukozy we krwi i insuliny. Czyli musimy jeść posiłki, które mają białko, tłuszcz, błonnik i dobrze by było na przykład korzystać sobie z octu jabłkowego przed posiłkiem 15 minut, 10 ml octu jabłkowego wymieszane ze 100 ml wody i to sprawi, że ten posiłek, który jemy z tym cukrem, z tymi węglowodanami, wchłonie się trochę wolniej, dzięki czemu będziemy mieli mniejszy skok glukozy, właśnie insuliny we krwi. To są takie przede wszystkim najważniejsze suplementy i ten hack właśnie z octem jabłkowym, który może nam pomóc. Moi drodzy, jeżeli oczywiście to jest dla Was zbyt skomplikowane, no to ja zawsze zapraszam do swojej strefy przemian, strefaprzemian.pl. Dostajecie tam wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby mieć świetne efekty, czyli nielimitowany kontakt. Rozpiszemy dla Was dietę, rozpiszemy dla Was ćwiczenia. Dostajecie poradnik skutecznego odżywiania, który jest niedostępny nigdzie poza właśnie strefą przemian. I oczywiście społeczność, grupa na Facebooku i niedługo również dostęp do wyzwań. Ta społeczność będzie po prostu ze sobą współpracowała do tego, żeby osiągać jeszcze więcej. Link oczywiście do strefy zostawiam poniżej, w opisie do tego filmu, więc jeżeli chcesz dołączyć i zacząć swoją przemianę, to najlepiej właśnie zacząć dzisiaj, teraz. I oczywiście, jeżeli masz jakiekolwiek, to śmiało pisz na kontakt@strefaprzemian.pl.
a tam chętnie odpowiem na Twoje właśnie pytania. Jeżeli nie, to zostaw przynajmniej je w komentarzu. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.